Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test, porównanie dwóch tabletów w wersji Lite, Samsung Galaxy Tab S6 Lite kontra Huawei MediaPad M5 w wersji Lite. W Huawei mamy Kirina 710 3 GB pamięci RAM, w Samsungu mamy Exynosa 96 11 GB pamięci 4. Oba tablety wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Jeszcze informacja, tu Android 9, tu 10. Lecimy, sprawdźmy jak wygląda, sorry za kąty, ale żeby to złapać, trochę widzicie słaby kąt jest przy tym 10-calowym tablecie. Zresztą widzicie, jest maksymalna w obu. Można sobie przy okazji zobaczyć, który lepiej świeci. Dobra, Allegro. Co nam tu wygra? Huawei. Następnie AliExpress. Też Huawei. Ceneo. Też Huawei. Galerie. Tu Samsung wygrywa. HBO Go dla Huawei'a. Jedziemy dalej, Ipla. Też Huawei. Mapy Huawei. Player. No widać, że to bardziej Huawei. Bo to trzeba zrobić tak i tak. No, oba nam się przerzuciły tak, jakbym nie chciał, ale dobra, nie będę ich ruszał. OLX, zaraz wrócę do normalnego rozmiaru, a może i nie. A widzieliście, że Huawei, więc ja sobie podniosę. Tylko wyłączyć tą funkcję, ale nie wyłączyłem. Są standardowo ustawione, więc niech tak będzie. Pyszne.pl. Tu znowu nam wygrywa Huawei, zdecydowanie szybszy, jak widzicie. Co ciekawe, to mnie aż zdziwiło, ale tak jakoś to wychodzi. Ten tablet starszy i na Androidzie 9, a ten nowszy. O, jakieś powiadomienie dostałem. Dobra, następnie jedziemy. No, o, tu mamy błąd mały. Trzeba coś tutaj poprawić jeszcze. No, gdzie jest pyszne.pl? Trudno, będziemy musieli to. A zostawimy tak, jak jest. I też TripAdvisor. Ktoś tu się nie do końca przygotował. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Potrzebujemy Glovo. No, w Glovo się nie zarejestrowałem. No, dobra, jeszcze raz lecimy. Pyszne.pl. No, to się już odpaliło, bo było w ramie. Więc powiedzmy, że to ominiemy. Damy sobie zezwól, żeby było to samo w ramie. Glovo ominę. I jedziemy dalej. No, dalej mamy sklepy Play. Widać, że Huawei. Jedziemy dalej. Tutaj Spotify. Też dla Huawei'a. TapTalk. Również Huawei. TripAdvisor. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że ten Mate MediaPad piąteczka Lite występuje również w wersji 10-calowej, więc wtedy wydajność będzie pewnie podobna, albo nawet zbliżona, więc no, chyba Huawei lepszy. Idziemy dalej. Twitter. Tu widzieliście, chyba wygrał jeden raz Samsung. Uber. Uber wygrywa w Huawei'u. Zresztą to w sumie ostatnie tablety, które występują w Huawei'u z usługami Google'a na chwilę obecną, więc no, spoko opcja. Właśnie potrzebowałem czegoś takiego. Tutaj jest wykop też dla Huawei'a. YouTube. Huawei. No dobra, no ewidentnie jeżeli chodzi o prędkość, tutaj wypada lepiej Kirin niż samsungowski Exynos. Sprawdźmy jeszcze raz co w ramie. Allegro widać, że ubite. AliExpress w ramie, w Huawei, w Samsungu nie. Ceneo w obu smartfonach poza. Galerie tylko w Samsungu w ramie. HBO Go poubijane w obu. Ipla to samo. Jak dojadę? Sytuacja analogiczna. Mapy podobnie ubite. Player.pl. No tutaj sobie, o, to już przycina, ale chyba został w ramię. Dobra, teraz muszę po tym playerze niestety je przesunąć do normalnego użytkowania. Uciekaj mi stąd. Ciach. Dobra, jedziemy jeszcze szybko. OLX.
Widać, że nie w ramie pyszne.pl. Tu w ramie, tu nie. Glovo, aha, Glovo pierwszy raz uruchamiam. Zapomniałem, bez sensu. Sklepy w Samsungu. Spotify ubite w obu. TapTalk to samo. TripAdvisor też poza ramem. Twittery w Samsungu. Uber w Samsungu. Wykop nigdzie. YouTube w Samsungu. No Samsung ma 1 GB pamięci więcej. Ten tablet też występuje w wersji 4.30/64. Ja mam akurat 3.32, więc no, ten mocniejszy mógłby trochę lepiej zarządzać tym ramem. No ale ogólnie patrząc na to, na razie Huawei według mnie no, poza ramem wygrywa. Szybsze urządzenie. Dobra, zobaczmy co będzie w grach. Czy tutaj będzie jakaś różnica? Lecimy. Asphalt 9. To będzie szybsze. Czy Huawei, czy Samsung? Zresztą nawet można zobaczyć kąty widzenia tych ekranów. Obu są IPS, jeżeli dobrze się nie mylę. No to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Fakt, że on jest mniejszy. Tak, widać, że musimy troszeczkę Huawei ściszyć, żeby nam nie wył tak bardzo. Pierwszą grę wygrywa Samsung. To już nie będziemy przestawiać do tego widoku, co potrzebuje. Lecimy dalej. Asphalt 8. Kto nam tu wygra? Samsung czy Huawei? Znowu Samsung. Następnie mamy Temple Run 2. No widać, że w grach Exynos wygrywa. Co ciekawe, gdy sobie zobaczycie film odnośnie gier na tym tablecie, no to niestety często klatkują i gubią je klatki animacje, więc no cóż, szybszy troszeczkę w grach, ale no do grania to on tak średnio moim zdaniem. Chyba, że jakieś prostsze tytuły, czy tam skalowanie gier, jak i również znowu Samsung wygrywa, jak i również rozdzielczości, no to nie wygląda to ładnie. Mówiąc krótko, jedziemy dalej. Asphalt Extreme. Będzie z asfaltem. W asfalcie wygrywa nam chyba Samsung, tak coś czuję, więc w grach wygra, a w aplikacjach Kirin lepszy. Więc pytanie, do czego potrzebujecie, czy do normalnej pracy, czy do grania, no to można wybierać. Przecież pracowałem na jednym i na drugim i lepiej mi się pracuje na tym ośmiocalowym. Trzeba coś przeglądać, jakieś dokumenty ogarniać i tym podobne. Samsung się trochę przycinał. Ale to doległości One UI-a. Ogólnie ta, wiecie, TouchWiza. No, wiecie o co mi chodzi. Inna jego nazwa też każdy zna. Dobra, Unkilled. Co będzie tutaj? Lakwiz. Tak, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. No i dobra, co będzie tutaj? Widzę, że wszystkie gry zdecydowanie bardziej wygrywa nam Samsung. Tam chyba też wygra. Dokładnie to samo. A tu jest troszeczkę szybszy Exynos od Kirina. I ostatnie, w górze mi czasami takie podwójne przyciąganie, PUBG Mobile. Choć możecie zobaczyć na czerń, bardziej czarna jest tutaj, teoretycznie tu wchodzi nam nawet w tej grze w bardziej jakiś taki fiolet dziwny. No. I dodatkowo oba się palcuje mi strasznie odbijają, ale to widzicie, co leży na biurku, można, no wiecie o co chodzi. Wszystko pooglądać jak w lusterku. Chociaż tu jeszcze mam szkło założone, które niestety pękło, jak ktoś się dobrze przypatrzy, to widać. No cóż, teraz w PUBG też wygrywa Samsung. Dobra, czyli jeżeli chodzi o otwieranie gier, to dla Samsunga. Zobaczmy szybko, co jeszcze jest w ramie na szybkości. Asphalt 8, 9 poza ramem. Asphalt 8 też poza ramem. Temple Run 2 w Samsungu w ramie, w Huawei Unit. Dobra, Subway Surfers poza ramem w obu. Dead Trigger 2 tu poza ramem, tu poza ramem. No tej ilości ramu, które mają te tablety, no to nie da się ukryć, że to jest zdecydowanie za mało. Asphalt Extreme również, Unkilled
leży też ponowne uruchomienie w obu i PUBG Mobile. W Huawei jest, w Samsungu nie do końca. No więc zarządzanie RAM-em, no nie ma co się dziwić, przy 3 albo 4 GB to trochę mało. Cóż, no podsumowanie, ten szybszy trochę w ogólnym użytkowaniu, ten trochę szybszy w grach, chociaż no wygląd gier na jednym i na drugim zostawia dużo do życzenia. Cóż, co ja bym wybrał, ja sobie kupiłem coś takiego, nie chciałem wielkiego tableta, więc bawię się teraz czymś takim. Dobra, tyle. Odnośnie jednego i drugiego są playlisty, będą albo się będą pojawiały. Jeżeli chcecie coś więcej o nich zobaczyć, piszcie tam, patrzcie tam. No i w skrócie tyle. Samsung Galaxy S6 Lite, Tab S6 Lite, czy jakoś tak. A to wiadomo, Huawei MediaPad piąteczka Lite. Czy też M5 Lite, jeżeli dobrze pamiętam. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!